Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Podwórkowe koła różańcowe dzieci powstały w lipcu 1997 roku i jak sama nazwa wskazuje, jest to wspólnota, która skupia głównie dzieci, ale także całe rodziny, które wspólnie, codziennie odmawiają chociaż jedną dziesiątkę różańca świętego. Także te koła powstają przy parafiach, w szkołach, w gronie sąsiedzkim, tam wszędzie, gdzie gromadzą się i spotykają dzieci. Przede wszystkim pragniemy odpowiadać na wezwanie, jakie Maryja skierowała w Fatimie, właśnie przez dzieci, wzywając do modlitwy różańcowej, do modlitwy o pokój. Także chcemy właśnie odpowiadać na to wezwanie Maryi. I obecnie do podwórkowych kół różańcowych dzieci należy ponad 150 tysięcy członków w ponad 30 krajach świata i na wszystkich kontynentach. Od trzeciego roku życia odmawiam różaniec święty i nie wyobrażam sobie dnia bez odmówienia tej modlitwy, bo to właśnie Maryja przez różaniec daje mi siłę do wytrwania w cierpieniu, do przeżywania każdego dnia z Jezusem, także ofiarowania swojego cierpienia właśnie w łączności z cierpieniami Pana Jezusa. W swoim życiu doświadczyłam bardzo mocy modlitwy różańcowej. Otrzymałam także wiele świadectw dotyczących właśnie różańca, tego co Bóg uczynił przez modlitwę różańcową w życiu wielu osób. Przede wszystkim chcę podzielić się takim swoim osobistym świadectwem sprzed 13 lat, kiedy w wyniku zapalenia płuc i powikłań trafiłam na oddział intensywnej terapii. Byłam nieprzytomna, miałam obrzęk płuc, obrzęk serca. Lekarze nie dawali mi żadnych szans na przeżycie. Moja mama prosiła wszystkich o modlitwę różańcową właśnie w mojej intencji. I wiele osób, także na antenie Radia Maryja, każdego dnia modliło się za mnie. Była ofiarowana modlitwa różańcowa, było odprawianych wiele mszy świętych. To, co wydawało się niemożliwe po ludzku, stało się możliwe. Po 41 dniach wyszłam ze szpitala. Powróciłam do domu z oddziału intensywnej terapii, chociaż były różne momenty. Lekarze stwierdzili, że będę musiała być cały czas podłączona w domu, także do respiratora. Dla mnie był to trudny moment, ponieważ miałam świadomość, że może już nigdy nie wyjdę z domu, że nie skończę studiów, że nie będę mogła dalej prowadzić podwórkowych kół różańcowych, jeździć na spotkania z dziećmi. Ale i w tym doświadczeniu powiedziałam Panu Bogu tak, że jeżeli jest taka Jego wola, to przyjmuję tę sytuację. Ale Bóg miał inny plan i wyprowadził wielkie dobro właśnie z tej trudnej i po ludzku nie do rozwiązania sytuacji. Do dnia dzisiejszego jestem pod respiratorem, ale w nocy. Mogę jeździć, mogę się przemieszczać, mogę dalej prowadzić podwórkowe koło różańcowe dzieci, jeździć na spotkania z dziećmi, a także skończyłam studia. Pracuję właśnie w swoim wymarzonym zawodzie jako dziennikarka, pisząc artykuły do różnych czasopism katolickich. Naprawdę jestem ogromnie wdzięczna Bogu i Matce Najświętszej za ten cud, właśnie który dokonał się przez modlitwę różańcową tak wielu tysięcy osób w Polsce i na całym świecie.